Szefmon, pamiętajmy o tych, którzy chronią nasze granice. Szefmon, pamiętajmy dziś o żołnierzach, policjantach i funkcjonariuszach ZG chroniących nasze granice. W Narodowe Święto Niepodległości szczególnie pamiętajmy o żołnierzach, policjantach i funkcjonariuszach Straży Granicznej, którzy spędzą ten dzień na służbie, chroniąc nasze granice, dbając o nasze bezpieczeństwo i o naszą niepodległość. Podkreślił w czwartek szefmon Mariusz Błaszczak. Narodowe Święto Niepodległości to wyjątkowy dzień dla każdego Polaka. Szczególnie dziś pamiętajmy o żołnierzach, policjantach i funkcjonariuszach Straży Granicznej, którzy spędzą ten dzień na służbie chroniąc nasze granice, dbając o nasze bezpieczeństwo i o naszą niepodległość, napisał Błaszczak na Twitterze. 11 listopada w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości dla upamiętnienia przekazania przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 rok. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 rok. Zniesiono je w 1945 rok. I przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 rok. Na mocy ustawy od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest Dniem Wolnym od Pracy.